Siema z tej strony, Dawid Wajks. To jest pierwszy odcinek z nowej gry FNAF-a Gears. Nagrywał to Eleven, nagrywam to już też ja. Występuje ten odcinek dosłownie bezpośrednio po tym, jak nagrałem ostatni odcinek z The Bloody Knights. I powiem tak, nagrałem już pierwszy, to znaczy nie nagrałem, nie skończyłem, ale w odcinku skapnąłem się, że się źle nagrywa, że ta gra jest. Ma różne cutscenki, różne przejścia i jak przechodzisz do innego świata, później do innego świata, to się później na obrazie wszystko psuje. Jedyny sposób, żeby nagrać tą grę, to jest przechwytywanie ekranu. Czyli jeszcze będę musiał początek i koniec przyciąć, gdzie będzie widoczny mój pulpit, co nie? Ja tam nie chcę, żeby był widoczny, chociaż i tak w bardzo dawnych odcinkach jest on widoczny i znowu będę przez to przechodził. I tak, ta gra polega na tym, że ma dojebane te... dojebane... animatroniki te są bardzo... Dobra, możemy... Ja już mogę, chociaż dobra. Żeby wyście to zobaczyli. Bo jak dla nagrywania, żebyście to już, ja już to widziałem, wiem o co chodzi mniej więcej. Więc tak, musimy po prostu sprawdzać kamery. Musimy sprawdzać flickering lights, czyli że jak będzie świeciła lampka i jak te animatroniki będą zostawiać ślady, to wtedy znaczy, że jest opętany. Mark the possessed character on the laptop. To też do tego przyjdziemy. Space to advance, let's try it. Dobra, i to wiadomo. Every time you correctly guess the hunted animatronic via the laptop, the ghost will once again take over an animatronic suit. Watch closely for clues for like flickering lights, camera outages, handprints upon leaving and more to track down to hunted animatronics. No i wiadomo, że teraz jest ten tutaj opętany. Więc wiadomo, o co chodzi, nie? One last thing. No i tu jeszcze mamy, że trzeba sprawdzać stability animatronics, czyli jak jest bardzo mało, to trzeba po prostu wezwać ich. I trzeba je naprawić, ale nie mogą być opętani, więc to też jest ciężkie, no bo jak szukamy opętanego i nie wiemy kto to jest, bo naprawdę w tej grze jest w chuj ciężko znaleźć, kto jest opętany. Naprawdę w chuj ciężko. Raz mi się udało, ale 3 razy się wyjebałem, albo 4. I czegoś nie ma, czegoś takiego, tu 3 AM, 4 AM i tak dalej. Dobra, tu jeszcze raz będę to czytał. Wow, where am I? am I dead? My body? Dobra, dobra, nie chce mi się tego. Sorki. Tu jest po prostu, że Fredbera sobie znajdujemy i tyle, nie? Meet in a new friend. Bo tam nie ma nic ciekawego, tylko się znajduje w jakimś świecie. Bo... no. Też kolegę do mnie przychodzi, może na nagrywki będzie? Dojdzie pod koniec? Zobaczymy. No i to jest taki świat. To jest dziwne. Patrzcie na ten mózg. O kurwa. I zrobiłem jeszcze 2 fejle na początku. Ej, tego nie widziałem. No run X pop, okej. Okay. Ej, ja w ogóle, no i trzeba do tego Fredbera pójść, no i tak. Glory, I wasn't expecting to show Paul Beer. No gdzie ja jestem? Dobra, będę czytał po angielsku po prostu. Znaczy po polsku będę tłumaczył, bo nie chce mi się po prostu czytać tego. Będę mniej więcej tłumaczył. No to jesteś w jakiejś The Barrens, gdziekolwiek to jest, czyli pomiędzy śmiercią a życiem. Jestem martwy, jak to jest możliwe? Co się ze mną stało? Spowolnij troszkę. Powiedziałem pomiędzy śmiercią a życiem. Jeszcze nie umarłeś, tak? Co to znaczy? Znaczy, że możesz wrócić do prawdziwego świata kiedykolwiek zechcesz. No świetnie, teraz mnie tam ześli z powrotem. Nie tak szybko, mam... chcę, żebyś mi pomógł skończyć pewne nieskończony biznes. W prawdziwym świecie, tak. Czemu nie możesz to zrobić sam? Niestety, nie jestem, żeby tak jak ty. Jestem tutaj uwięziony bardzo długi czas. I czekałem na kogoś jak ty, który przejdzie przez ten, jakby tutaj, takie miejsce, nie? I kto będzie mógł mi pomóc? Mówią tu o The Afterlife, no. I'll even make ya... dobra, czyli składam ci ofiarę, nie, oczywiście ofertę. Pomożesz mi skończyć niedokończony biznes, a ja ci skończę with your investigation, czyli z jakimś, no, Jezus, jak to się nazywało? No wiem co to znaczy, tylko po polsku nie wiem. No, śledztwem, o. Wiem, że JR's... like the back of my hand.
To nie wiem, co to znaczy, wybaczcie mi. Znaczy wiem, o co mi jest, ale nie wiem, o co mu chodzi. Że po prostu może, że może zawsze na niego liczyć. Iść spać i prześleć się do prawdziwego świata i zobaczymy się jutro. Dobra. Yo. Tak. I na to tak jakby było. Pojawiamy się w takim miejscu dziwnym. Dobra, zrobię od razu tak. Zrobię tak, tu możemy open dać i tu mamy, że patrz na panele, jeśli będzie powyżej 0, no to musimy zawołać agentronika i naprawić go, tam baterię z tego. I sprawdzić tam, use the lower character wheel to select who may be haunted, no to tutaj właśnie nie to, tylko to. I wybieramy, kto tu jest opętany, a tu przywołujemy, jeśli chcemy naprawić. Dobra, więc ja przywołam sobie takiego Freddy'ego, póki nie jest on haunted, mam taką nadzieję. Bo chcemy pokazać, jak to działa, bo tu nie możemy wejść. No animatronics are here to repair. I możemy jeszcze tu pójść. Czyli tam kamery to są po prostu. No i szukaj nas ze święconymi światłami i zostawionymi tymi handprints, czyli odciskami palców. Open your laptop in the, żeby wybrać te opętane, tylko to trzeba tutaj w laptopie sobie zobaczyć. Dobra, i tu mamy Freddy'ego i tu zmieniamy sobie tego i dajemy tu, a tu bierzemy tego i już jest zrobione. I to jest koniec. No i jakby to stability się resetuje. Oczywiście to jest pierwsza noc, więc bardzo, bardzo powoli idzie to stability. I tak, tu jest 5 animatroników, które są głównych, ja nie ogarniam ich jeszcze. Nie ogarnią. To jest marionetka. Wiem, że to jest Balloon Boy, to jest Foxy, to jest Freddy, to jest Bonnie, to jest Chica. A to jest Foxy, a to jest Balloon Boy, a to jest marionetka. Tyle wiem. No i tu mówi, że hej, battle. No i teraz nie będzie wędpliców, tylko mam na te święcące te patrzeć. No i tu właśnie się patrzy w taki sposób i AWSD się rusza tutaj. No i to jest wszystko, co ja doświadczyłem, co mam wam do przekazania. Teraz szukamy opętanych animatroników, co jest bardzo, bardzo ciężkie. Uwierzcie mi, tak ciężko jest wykryć, kto jest opętany, że to jest niemożliwe aż. Jeśli właśnie jest jeszcze ten puppet, jeśli on, słyszymy go w jakimś roomie, to on znaczy, że on tu jest gdzieś. Dobra, i tu jest jeszcze Bonnie chyba. Nie wiem, ja jeszcze tak mało ogarniam tej gry. No, Foxy nie jest opętany raczej. Znaczy, to nie jest obvious, to bardzo... I to nie jest tak jak w tym tutorialu, że dosłownie on miga. Tylko wokół niego i takiej jego postaci tak trochę faluje. I tak światełka nawalają. Ale to też tak ciężko wychwycić jest, uwierzcie. Gdzie jest reszta? Gdzie są wszyscy? I to jest tak, że jak raz uda ci kogoś się znaleźć, to musisz jeszcze drugi raz znaleźć. Dobra, i tu widać, że trzyma gitarę, więc on wiadomo, że to jest Bonnie. Dobra, czyli Bonnie i Freddy raczej nie są pytani na 99%. To jest ciekawe dosyć. To trochę tak świeci, jakby puppet był. No, puppet jest upętany, ej. No i właśnie to jest tak, że go nie widać niby. Kurwa. Puppet. I puppet to jest ten. Nie? No właśnie, to teraz trzeba go kolnąć. O kurde, i on bez C2 schodził, no way. Jak nie ma, to właśnie on tak... Ale to jest pierwsza noc, więc to jest jeszcze taki freestyle, nie? Czyli Puppet nie jest, Bonnie Freddy nie jest. To kto to jest? Foxy też chyba nie był. A to właśnie kto to jest? To jest Freddy. To musimy naprawić, to tam musimy... No chodźmy tu. Ten Puppet naprawmy. Dobra. Ale on teraz będzie co 2 schodził pewnie. Albo co 3 nawet. No, trochę szybciej schodzi, bo myśmy się pomylili.
Nie czuję tym. Hapety nie jest. I ta gra jest za ciężka dla mnie. Kurde, wszyscy? Co z tym Balloon Boyem, tak szczerze, ja go nie widziałem nigdzie. Może to jest Balloon Boy po prostu. Nie, sprawdźmy. Nie. Ale przynajmniej będę wiedział, jak to. Znaczy, te jumpscary są bardzo lekkie. Więc to jest. Chica? How the fuck? If the lights are freaking, the camera functions is causing the anomaly and report. Are play camera. No kurde. Ale to też ciężko jest zauważyć, bo zawsze trochę... Nie, ja pierdzielę. I mówię, ta gra jest taka przebalona, że to się nie da. Teraz jeszcze nie jest opętany. Te footprintsy chyba w tej nocy nie występują. Coś nie występują. Dobra, mogę już to schować, bo już czaję, o co chodzi. Więc na razie czekamy na zbawienie. Okej. Czyli teraz właśnie pisze mi i teraz pisze mi, że jest z tego opętany ktoś. Teraz szukamy, kto jest opętany. Trochę się jakby trochę kamera trzęsła w przycisce. Widzicie to? To już Chica jest sus. Ale normalnie się tak wierci. Normalnie tak świeci, no. To jest strasznie ciężko wyłapać. O, to już prędzej, ale to tak. Nie wiem, strasznie mi coś ciężko wyłapać. Raz mi się to udało. Bonnie też nie jest opętany. Na 100%. Dobra, to ktoś tu jest opętany. Chyba Freddy. Nie, Puppet jest opętany, bo on wyszedł i już nie ma. Dobra, chyba tak to działa. Come on. Nice! What? Ej, udało się. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Okej, to jeszcze nie jest tego. Teraz jeszcze jest jeden podobny. Tylko nie wiem, czy teraz, czy później. Czy już jest opętany, czy jeszcze nie jest? Chyba już. O, teraz, dobra, będzie pisać, dobra, to będę wiedział. Dobra, kurde, daliśmy radę. O, jakby on trochę. Tak właśnie Foxy wirował. No to już wiem, o co chodzi z tym flicking kamera. Dobra, Foxy nie jest opętany. Foxy nie jest opętany. To jest pierwsza noc, a jeszcze już. Robony jest. Nikogo tu nie ma, nikogo. Ciężko też powiedzieć. Jest to był Puppet, patrzcie. Puppet znowu. Jak on nawala. Trzeźmy Puppeta. Do! Investigation complete, let's go! Przeszedłem! To mi się nie... What?
Hover is waiting for you. Nice. Damn, udało się. Dobra. W końcu się udało. Uff, pierwsza noc, taki tryhard. Fuck off, kurwa, jeszcze. Dobra. Ja się wycieszę na chwilę. Dobra, widzowie, kolega do mnie przyszedł, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Nie będziemy nagrywać drugiej nocy, jaką będzie. Tak się zaczyna ten JRs, myślę, że będzie spoko gierka. I widzimy się jutro w następnym odcinku z tej pięknej gry. Siema, yo!